Rozmawiając z ludźmi, dowiaduję się, że wielu chciałoby być na moim miejscu. Ludzie myślą, że moja praca, monitorowanie wiadomości na Messengerze, jest ciekawe. Obserwuję sobie ludzi, czytam pikantne historie, poznaję tajemnice, otrzymuję wiele ciekawych zdjęć i filmów. Wszystko jest świetne. Prawda? Tak. Problem jest jednak w tym, że większość społeczeństwa nie rozumie, jak chorzy i oderwani od niego są ludzie, którzy mogą przebywać na Facebooku. A ja, mimo że na wszystko patrzę, nie mogę nic zrobić. Wielu z nas, ludzi zajmujących się tą pracą, po jakimś czasie zwyczajnie pozbywa się wszelkich emocji. Traci empatię, by pozostając głuchym na ludzką krzywdę, po prostu analizować, co nadaje się do zgłoszenia do służb, co do podesłania komuś wyżej. Spodziewałem się, że czeka to również mnie. Aż do dziś. Do momentu, który pchnął mnie, by napisać ten tekst. Przytoczę wam dziś kilka historii. Na koniec zostawiając tą, dzięki której możecie się tego dowiedzieć. Może wy zdołacie rozwiać moje wątpliwości. Przekonać mnie, że wcale nie postradałem zmysłów. Przepraszam, przeciągam to zbyt długo. Zacznę od konwersacji dwóch nastoletnich chłopców. Ich rozmowa, przepełniona wulgaryzmami i agresją, stającą się pałać do wszystkiego, co się rusza. Wymieniają się obrazkami typu gore w tonie zabawnym, rozmawiają o morderstwach, przestępstwach seksualnych i zamachach. Podczas swojej kariery widziałem już naprawdę wiele takich rozmów. To, o czym mówię, naprawdę nie jest dziwne w podobnych konwersacjach. I pewnie nie wspomniałbym o tym, gdyby nie to, że dziś jeden z chłopców udostępnił filmik, nagrany prawdopodobnie przez siebie. Filmik mający miejsce na jakimś polu. Widać na nim pracujący ciągnik oraz szczeniaka, nagrywający wabi małego psa, by ten wszedł na drogę cofającej się maszyny. Kierowca nie widzi zwierzęcia. Pies zostaje zmieszczony pod wielkim kołem. Słychać pisk wyrażający cierpienie, odgłos łamanych kostek, zaś nagrywający ucieka, śmiejąc się w głos, gdy maszyna się zatrzymuje. Drugi rozmówca zaczyna atakować kolegę, mówiąc o tym, że to przesada, że jest chory i powinien się leczyć oraz że nie chce mieć z nim nic wspólnego, używając przy tym znacznie mniej cenzuralnych słów. Morderca psa zaś, nie uzyskując aprobaty, odpowiada w znanym już agresywnym tonie, grożąc koledze. Zaś przed zablokowaniem rozmowa kończy się groźbą, że następnym razem położę tam matkę kolegi. Nagranie przesłane do kierownictwa w celu zgłoszenia do organizacji zajmującej się ochroną zwierząt. Rozmowa druga. Przeglądam ją już od dłuższego czasu. Jednak to dzisiaj właśnie dobiegła końca. Nastolatkowie, chłopak i dziewczyna. Dziewczyna od zawsze ma ogromne problemy w domu. Chłopiec obiecał ją wspierać. Rozmawiają całymi dniami. Flirtują, żartują, śmieją się. Często rozmawiają ze sobą na kamerkach. Dziś również ma to miejsce. Dziewczyna płacze. Boi się. W tle słychać odgłosy awantury. Krzyki. Chłopak próbuje uspokoić ukochaną, jednak ta, nie mogąc poradzić sobie z emocjami, zaczyna samookaleczać się na wizji. Oboje płaczą. Chłopak błaga ją, by przestała. Obiecuje pomóc, zadzwonić na policję, co wprawia dziewczynę w jeszcze większy atak paniki. Zwabiona krzykiem do pokoju wpada jej matka. Podniesionym głosem pyta, czemu jej córka się drze. Zauważając krew na ręku, zaczyna wyzywać ją od najgorszych, dopadając córki i bije ją do krwi. Uderza jej głową o monitor komputera, gdy orientuje się, że wszystko widzi nastoletni chłopiec.
Zaczyna obrażać ich oboje, odgrażając się, że jeśli młodzieniec powie o tym komukolwiek lub spróbuje kogoś zawiadomić, kobieta pozbawi życia swoją córkę. Przystawia jej scyzoryk do oka. Chłopak godzi się milczeć, po czym się rozłącza. Od tego momentu nie zamienili już ze sobą żadnej wiadomości. Sytuacja zgłoszona do kierownictwa. Rozmowa trzecia. Dziewczyna w wieku nastoletnim oraz kobieta po czterdziestce. Romans. Flirtują ze sobą, uprawiają seks na kamerkach oraz dzwonią do siebie co wieczór. Kobieta w wielu przypadkach manipuluje młodą dziewczyną, wiedząc, że ta bardzo ją kocha i nie przeżyje jej odejścia. Kobieta wielokrotnie grozi dziewczynie swym odejściem, jeśli nie będzie posłuszna, oraz rozgłoszeniem jej sekretu, tego, że jest homoseksualna, rodzinie i wszystkim znajomym, oraz rozesłaniem jej nagich zdjęć i filmów. Gdy ofiara przeprasza i błaga o zaprzestanie, kobieta pozwala jej się zbliżyć, zapewniając, że bardzo ją kocha, że robi to wszystko, by nauczyć kochankę, jak powinny wyglądać relacje między dwiema kobietami, oraz że w ten sposób wprowadza ją w dorosłe życie i przyzwyczaja do okrucieństwa świata. W końcu, po wielu, zbyt wielu takich sytuacjach, dziewczyna oznajmia, że nie będzie już niczyją zabawką, a gdy kobieta grozi jej po raz kolejny, to odpowiada, że ma to już gdzieś, bo i tak za chwilę nie będzie jej na tym świecie. Kobieta blokuje ofiarę. Profil nastolatki zostaje usunięty po kilku dniach. Kobieta w tym czasie już zapoznaje się z kolejną nastolatką. Zapisy obu czatów wysłane do kierownictwa. Rozmowa czwarta. Ta, która sprawiła, że nie mogłem już dłużej milczeć. Rozmowa kobiety po dwudziestce z osobą bez żadnych danych, tak zwanym fake kontem. Kobieta skarży się na swoje problemy w związku. Prosi o pomoc, wydając się jakby poinstruowana, jak ma zwracać się do rozmówcy. Widać, iż rozmawiali już ze sobą. Unika zwrotów osobowych. Specjalnie stara się nadużywać zwrotu ty. Rozmówca proponuje pomoc, lecz najpierw musi pozbyć się tego, kto czyta. W tym momencie przechodzą mnie ciarki. Na czacie pojawia się zdjęcie dziwnej kobiety. Wydaje się być stare i podniszczone. Kobieta ma dosyć długą, wręcz nienaturalnie długą, podłużną głowę, małe, płytkie oczy, suche usta, szare, długie włosy i praktycznie nie posiada nosa. Wydaje się, jakby patrzyła w dół. Jednak gdy zobaczyłem to zdjęcie, ogarnął mnie paraliż. Zupełnie jakby patrzyła wprost na mnie. I to oznaczałoby coś bardzo złego. Nie byłem w stanie zmusić się do zostania na czacie, zaś gdy rzuciłem instynktownym spojrzeniem w górę, jestem pewien. Zauważyłem cień ukrywający się w mroku. Nie jestem w stanie zasnąć. Nie jestem w stanie otworzyć ponownie tego czatu ani zrobić z nim czegokolwiek. Przy każdej myśli o tym w mojej głowie pojawia się to zdjęcie. Paraliżuje mnie i znika dopiero gdy przekonuję samego siebie, by to zostawić. Ciągle mam wrażenie, że widzę cienie na suficie i że ktoś patrzy na mnie z góry. Proszę, powiedzcie, czy ktoś z was też tak miał? Czy rzeczy, których do tej pory byłem świadkiem, sprawiły, że po prostu oszalałem? Nie wiem. Chcę już zasnąć.